Jedną z rozwijających się takich monarchii w tym okresie była monarchia prowadzona przez dynastię Habsburgów. Zaczęło się już tutaj o Habsburgach zresztą, a wspominaliśmy sobie już trochę wcześniej, mówiliśmy m.in. o cesarzu Rodolfie Habsburgu. No, za jego czasów Habsburgowie zyskali dziedziczną Austrię i Styrię od czeskiego rywala o tron cesarski Przemysła Otokara II, a wcześniej Habsburgowie rządzili tylko takimi małymi ziemiami zlokalizowanymi w dzisiejszej Szwajcarii. Następnie w XIV wieku, możemy sobie to już zapisać, w XIV wieku zyskali oni Karyntię, Krainę, i Tyrol. Były to ziemie bogate w srebro, co oczywiście pozwalało tutaj zapewnić wsparcie finansowe do przyszłej ekspansji. Ale taki jeszcze w 1452 roku, to jest dość taka ważna, znaczy ciekawa sprawa, odkąd Fryderyk III, też z Habsburgów oczywiście, wstąpił na tron cesarski, w zasadzie do 1806 roku tron cesarski prawie nieprzerwanie zajmowali Habsburgowie. Tutaj Habsburgowie byli znani w Europie z takich tworzenia sieci układów, które właśnie pozwoliły im stworzyć tą potęgę, zresztą o części sobie zaraz powiemy, ale także ich ród był bardzo znany z płodnych kobiet, dlatego chętnie żeniono się właśnie z kobietami z rodu Habsburgów, co także sprawiło, skąd się wzięła dewiza rodu Habsburgów, która brzmi: niechaj wszyscy prowadzą wojny, a ty szczęśliwa Austrio, rzęsie. No, czyli tutaj, tak jak inni się bili, to Habsburgowie się rozmnażali, powiedzmy sobie w ten sposób. No, ale prawdziwym twórcą podwalin pod potęgę Habsburgów był oczywiście Maksymilian I. Za jego tutaj rządów zyskano trony we Włoszech, Czechach, Węgrzech, Niderlandii, a także w Hiszpanii. Tutaj jednym z pierwszych zabiegów było małżeństwo z Marią Bungurską. Zapiszemy sobie: Maria Bungurska. Małżeństwo to dało Habsburgom Flandrię i ziemię tutaj nawet nie wiem, jak to dobrze przeczytać, Franche-Comté. To jest taki teren przy dzisiejszej Szwajcarii, w którym Francja graniczy ze Szwajcarią, gdyby ktoś nie wiedział, gdzie to leży. W których władanie tutaj zostało oddane we władanie Filipowi I Pięknemu, zwanego Pięknym, synowi Maksymiliana I. On się ożenił z Joanną Szaloną, co dało mu władzę nad Hiszpanią. W 1515 roku jeszcze Maksymilian I ze swoich rządów zawarł układ z Jagiellonami w trakcie tak zwanego zjazdu wiedeńskiego. Nie mylić oczywiście z kongresem wiedeńskim, który miał dokładnie miejsce 300 lat później. No i zgodnie z tym układem tutaj postanowiono złączyć troszeczkę Jagiellonów z Habsburgami na podstawie małżeństwa, ale ten układ z czasem okazał się niekorzystny dla Jagiellonów, dzięki czemu Maksymilian I zyskał wcześniej należące do Jagiellonów trony Czech, no i Węgier. Czyli jak widzimy, to imperium się znacząco zdecydowanie rozrosło. No i później kolejnym takim ważną osobą był Karol V, który tak naprawdę był Karolem I Habsburgiem, no ale jako cesarz przyjął imię Karol V. No i w 1516 roku został on cesarzem. Możemy sobie zapisać tutaj przy jego imieniu 1516.
Wtedy on właśnie został cesarzem. No, za jego rządów miały miejsce liczne wojny z Francją, o których sobie za chwilę powiemy, z Imperium Osmańskim, no i także z protestantami. Dlatego, bo uważał się on za takiego kolejnego przywódcę chrześcijaństwa. Bardzo go zmartwił rozłam chrześcijaństwa w Europie. Próbował on także przekonać Lutra na powrót do katolicyzmu, no, ale to się oczywiście nie udało. Co doprowadziło później do tych licznych, bardzo licznych konfliktów. Jednym z nich były tak zwane wojny włoskie. Wojny włoskie. Miały one miejsce w latach 1492 do 1559. Były to wojny, które dotyczyły właśnie tych terenów Włoch, które były sprzeczne między Francją a rodem Habsburgów. Tutaj takim głównym oponentem, jeśli o to chodzi, był Franciszek I. Karol V z rodu Walezjuszów z Francji. Karol V zajął Mediolan. Później chciał także Genuę, no i inne państwa włoskie. No, doprowadziło to do konfliktu z Francją, która się bała silnego sąsiada, gdyż w ten sposób Karol V połączyłby swoje ziemie, tak jak tutaj mamy basen Morza Śródziemnego, to zajmując, tutaj mamy Włochy gdzieś tam, tu mamy Hiszpanię, tak mniej więcej, tak tutaj Francję tak na szybko narysuję. Okej, gdy mamy te ziemie, to tutaj on chciał przez Mediolan połączyć tym tutaj odcinkiem swoje imperium w Hiszpanii razem z tymi ziemiami w Austrii. No, co mu się ostatecznie tak naprawdę udało. No, pobił Francuzów w 1525 roku. Może tu sobie zapiszemy. W bitwie pod Pawią. Zapiszemy sobie samo hasło Pawia. No i wtedy także w niewolę dostał się Franciszek I. Zrzeka się on Burgundii, Neapolu, Mediolanu, a także zrzeka się prowadzenia dalszej wojny, czyli no, strasznie dużo zyskali dzięki temu Habsburgowie. Wtedy też, niestety, ale tak jak Franciszek I wydostał się z niewoli, no, wojna została wznowiona. I ta wielka, krwawa wojna w zasadzie zakończyła się dopiero w 1559 roku, czyli już jak widzimy grubo po śmierci Franciszka I, układem w Cateau Cambrésis. Teraz znowu te dziwne francuskie słowa. Cateau. Jeszcze trochę sobie przesuniemy, żeby nam się zmieściło. Cateau Cambrésis, tak to się pisze, a czyta się Cateau Cambrésis. No i na jego mocy dalej Hiszpania utrzymała jakby dominację tutaj na Półwyspie Apenińskim. Habsburgowie zachowali tutaj swoje wpływy. To jest ten włoski but, tak wiem, tak na szybko narysowany. No ale Francja zachowała natomiast Metz, Toul i Verdun, co dawało jej nadal tutaj strategiczną sytuację, jeśli chodzi o te ziemie tutaj bardziej środkowe w Europie. No ale jednocześnie, tak jak mówiliśmy sobie, Karol V prowadził także wojny z Turcją, no i protestantami. Doprowadziło to do strasznego załamania gospodarczego Imperium Karola V. Kolonie nie dawały takich zysków, jakie powinny. Pamiętajmy, że Karol V miał władzę także nad koloniami właśnie Hiszpanii, które były oczywiście olbrzymie, no ale to wciąż nie wystarczało. No i w ten sposób uznał on, że jego polityka zawiodła. No i w 1556 roku abdykował. Rzadko to się zdarzało, no ale jednak abdykował, uznał, że to po prostu był zły okres. Widzimy, że jeszcze długo nie pożył, bo ledwo 2 lata, ale resztę spędził życia w klasztorze, w odosobnieniu, na modlitwie, gdyż był, no, gorliwie, bardzo gorliwie wierzący. No ale ostatecznie co zrobił z tym wielkim imperium? No, przede wszystkim przekazał on tytuł cesarski, a także ziemie dziedziczne Styrię, Karyntię i Tyrol.
a także elekcyjne korony Czech i Węgier swojemu bratu, którego tutaj no, nie zapisaliśmy, bratu Ferdynandowi. Na Hiszpanię i Niderlandy zapisał swojemu synowi Filipowi II. W ten sposób w zasadzie podzielił całe Imperium Habsburgów w ten sposób, że mieliśmy z jednej strony Ferdynanda, może go sobie zapiszemy tutaj, odbicie w bok, brat Ferdynand. No i Ferdynand zajmował się sprawami bardziej takimi tutaj kontynentalnymi, niemieckimi, a Filip II kierował już polityką państw zdecydowanie kolonialnych. Postanowiłem podzielić ten temat jakby na dwie części, dlatego zapraszam Was do kolejnej części, która już dotyczy innych krajów w tym czasie w Europie Zachodniej, a także co się z nimi działo, i także wspomnimy sobie tam o Imperium Osmańskim. Dziękuję Wam za uwagę, no i do usłyszenia ponownie w następnym odcinku. Cześć!